Nazywam się Gryc Barbara, mieszkam we wsi Ciwoniuki, a pochodzę z gminy Grudeckiej, dokładnie ze wsi Skroblaki. No i wyszłam za mąż w 1985 roku, tu do Ciwoniuk właśnie. I też urodziłam 6 dzieci, 8 lat temu męża pochowałam. No i znowu to życie mi tak pokazało, że muszę naprawdę jakoś w tym życiu sobie radzić z 6 dzieci, będąc wdową właśnie. A chleb nauczyła mnie piec teściowa moja. Jak zaczynałam, to było bardzo ciężko, bo i nie wychodził, i nie udawało się. Ale pomaleńku i naprawdę już tak robię ten chleb ze 13 lat, może nawet i więcej. I ludzie i naprawdę zachwycają się, bo teraz mało kto robi. Po prostu zanikło wszystko i tych pieców nie ma i babcie jak są, to nie chcą, bo to ciężka praca i nie opłaci się po prostu, jak dwie osoby są w domu, ale jak rodzina, to na pewno się opłaci, bo ten chleb jest bardzo wartościowy, smaczny i zdrowy, bo jest na zakwasie, ja nie daję żadnych drożdży. To najpierw zaczynam właśnie chustkę na głowę, fartuch, bo kiedyś i ta moja teściowa mówiła, że jak włos wpadnie do chleba, to nie bardzo. No i mąkę trzeba przesiać, bo wiadomo, jak ta mąka stoi na wsi, to gdzieś tam może coś i wpaść, i coś tam. I w tym młynie, jak mielą, to trzeba przesiać ją. To są takie otręby żytnie, już przesiane. Tu jest zakwas w środku, w dzieżce. Teraz tak, wsypujemy jedną miseczkę tych otrębów. I teraz przesiejemy mąkę żytnią. Później zobaczymy jeszcze, ile dodać drugiej miski tych otrębów. No tak, na rozczynienie takiego chleba, 5 blach dużych, tak do 4 kilo mąki trzeba. O, najlepiej ją przesiać, bo ona jest taka puszysta i ma takie grudki. To te grudki się rozdusi. Dużo na tym nie ma zarobku, bo jak ja nawet biorę mąkę hurtowo, to taki worek mąki 50 kilo, to on kosztuje 65 zł, to zależy od roku, jak cena żyta właśnie. No i z takiego worka 50-kilowego mnie wychodzi 6 pieców. Tygodniowo to ja tak z 2 piece sprzedam, no tam do pieca włazi 13 tych małych blaszek albo 5 dużych i 2 małe. I taka blaszka duża to waży ponad 2 kg. A ta mniejsza, tak kilo 10, bo ja nie ważę, ja tak wkładam na oko do tej blachy, nie ważę tak jak w piekarni. I teraz dajemy wody. Tutaj mam wody 5 litrów. Przygotowanej. O, tu był zakwas jeszcze. Z tamtego drugiego to zrobiłam z tą wodą. No i jeszcze litr wlejemy do tych 5. To będzie 6 litrów. No i teraz będziemy mieszać, także zobaczymy to pod ręką, jak to będzie. Za 13 lat temu był Dzień Grzyba właśnie i pojechałam na tą imprezę z tym chlebem. Upiekłam chyba 5 dużych blach, no i kilka tych mniejszych. Stres ogromny miałam, bo dali mi stanowisko. No i sprzedawałam, podchodzili właśnie klienci. Pamiętam, przyszła taka pani, nawet i płakała, rozpłakała się, bo wąchała, mówi, przypomniało mi się, jak byłam kiedyś w domu, jak mama piekła, jak zapach tego chleba, mówi, mama już nie żyje, a to wszystko mi się przypomniało, mówi, że teraz mało kto robi. No i tak pomaleńku jeden kupił, drugi kupił, trzeci. Ale zaczęłam właśnie od tego Dnia Grzyba. Pamiętam jak dziś. Przez
przeżegnamy chleb, żeby dobrze urósł i wychodził się. Nakrywamy pokrywką. Wszystko zakrywam. Jeszcze ja nakrywam taką płachtą, żeby jemu tam gdzieś z brzegów nie było cieplne. Można jeszcze i kocem kiedyś babci nakrywały. I niech chodzi z 10 godzin, aby się udał i smaczny był. Minęło 10 godzin od rozczynienia chleba. Teraz będziemy sprawdzać, podnosimy pokrywę, jak on tutaj, czy się wychodził. Widać, że się wychodził, bo już obniżyło się, nawet tutaj widać taką tą kreskę, dokąd było. No i będziemy sypać mąkę, dawać soli i miesić ciasto, wyrabiać. Tak z półtorej garści soli. Jak ja miałam 6 dzieci, to kupić w sklepie, to jak na moją rodzinę teraz, to 5 bułek to na 2 dni idzie. I syn taki już dorastający, on zje pół bułki, mówi, że nie najedzony, a tego chleba zje się 3 kromki i on jest taki sycący i zdrowy. Naprawdę, co w sklepie się kupi i ten chleb kruszy się na drugi dzień, a swój może leżeć i tydzień i jemu nic się nie dzieje. Lepiej zapłacić i zjeść dobry, porządny chleb, niż kupywać nie wiadomo, co oni właśnie w tych piekarniach mieszają. Jakieś może spulchniacze, bo wiadomo, widać, jak ten chleb wygląda. Szczególnie właśnie na tym zakwasie, bo nie sztuka dać drożdży i żeby on wyrósł. No ale chleb to jest święta rzecz, nawet jak się nie uda, to chleba nie można wyrzucać gdzieś tam, żeby walało się. No ale naprawdę ten chleb ma i zapach, on jak z pieca wyjmiesz, to cały dom pachnie. A jak pieczesz, to nawet na podwórku czuć, z komina idzie ten zapach, jak jest w piecu. Och, i niech chodzi sobie. Tak za 40 minut będziemy zaglądać. Stawiam. Liściaste drzewo żadne się nie nadaje na pieczenie chleba. Najlepsze właśnie sosnowe albo świerkowe. W piecu trzeba też drzewo rozkładać tym kursztakiem, żeby to się przepalało równomiernie w całym tym piecu, bo jak w jednym miejscu się napali za dużo, a w drugim za mało, to wtedy jedna blacha wyjdzie surowa, a druga za bardzo przypieczona. Ciasto wyrosło, widać nawet w dzieży, że już będzie ich uciekało, jednak chyba malowanie tego krzyża coś pomogło, tak jak babcie kiedyś malowały, że wyrośnie lepiej, bo Bóg dopomaga. No i teraz będziemy wykładać na blaszki. Nie ma komu przekazać. Temu tak właśnie zanika wszystko na tych wioskach, bo młodzi uciekają do miasta, a te babcie, które zostały, to mają emerytury, renty i mówią, że lepiej kupić, jak tam będę piekła i piece stoją puste właśnie. Oglądają te seriale właśnie, pójść poplotkować, niż gdzieś tam coś w ogrodzie posadzić. Jakoś nie ma tego zgrania, nie zbierają się, nie przekazują. To jest tak ciężko z ludźmi teraz, naprawdę, naprawdę. Nawet śmieją się, że rolnicy robią zakupy w oszołomach, że nie ma w ogóle kur na wioskach. Ale dla mnie to jest takie dziwne, bo jak mieszkasz na wsi, mi się wydaje, to trzeba i mieć i mięso swoje, i jakieś warzywo swoje. Jest bardzo dużo żaru, gorąco, ale trzeba ten żar kursztać, żeby równo się paliło. Teraz jest równo i zobaczy, jaki piec jest czerwony, jak cegły się napalają, jaka musi być temperatura właśnie pieca.
Wynosimy żar do pieca centralnego, bo się przyda, woda się nagrzeje. Kiedyś i na wsiach były takie zabobony, wie pan, że jak mnie chleb się udaje, no to ja nikomu nie przekażę, bo nawet mówią, że zakwasu, żadna gospodyni zakwasu nie powinna dawać swojej dzieżki, bo chleb się nie udaje. A kiedyś naprawdę zamykało się drzwi, żeby przeciągu nie było, bo chleb nie podchodzi, albo mówi, że przyjdzie któraś tam urzeknie, albo oczy ma jakieś tam złe. No, no ludzie żyli takimi zabobonami, no teraz to jest coś innego. Wsadzam chleb, zamykam, no i tak do półtorej godziny on się piecze, ale jeszcze otwieram i przewracam niektóre blaszki, bo z brzegu one jakby mniej trochę się upiekają. Pierwsza blaszka w brzegu stała, ale pięknie, wypieczony. Nie wiadomo, jaki w smaku będzie. Popróbujemy później. No i wszystko. To smarujemy teraz skóreczką. O proszę, jak od razu inny kolorek ma skórka. No i jak wyjmuję, to żeby ta skórka już jak wyjmę, była taka mięciutka, to najlepiej skwarką smaruję ze słoniny. Niektórzy wodą moczą z szklanki, ale ja zawsze smaruję. Smaruję, nakrywam to lnianą ściereczką, żeby przestygł i wtedy do jedzenia. Gorący chleb to się źle kroje, ale ukroiliśmy. Najpierw popróbuję, a później będą klienci jeść. Jak coś niedobrego, to polecam każdemu, żeby każda gospodyni umiała piec i przekazywała to swoim dzieciom, wnukom z pokolenia na pokolenie. Puchaty. Mięciutki. Proszę zobaczyć. Ciemny. W smaku dobry. No może ktoś lubi kwaśny, to może trochę za mało kwaśny. Dla mnie jest dobry. Niektórzy bardzo lubią, szczególnie na imprezach chyba do alkoholu. Ja mam takiego klienta, to on czym jak najbardziej kwaśniejszy i słony. Ja mówię, chyba na jakieś imprezy, on mówi, no oczywiście. Mówię, kiełbasy nie trzeba jeść, tylko wystarczy kielicha wypić, chleba powąchać i można dalej balować.